Razie. Na początku sesji informacja, że obrady są transmitowane i utrwalane. To tak jak zwyczajowa informacja. Proszę Państwa, otwieram 34. sesję Rady Powiatu Grodziskiego. I serdecznie witam wszystkich Państwa na czele z panem starostą Markiem Wierzbickim, wicestarostą Krzysztofem Filipiakiem, panią sekretarz Joanną Damaziak, panią skarbnik Ewę Szatkowską i panią prawnik, której jeszcze nie widziałem, ale pewnie za chwilę dołączy, bo rozmawiałem przez telefon przed chwilą, panią Katarzynę Klonowską. Proszę Państwa, dostaliście Państwo porządek obrad. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę, nie słyszę. Pan Dariusz Dąbrowski, proszę bardzo. Panie Dariuszu, nie słychać Pana. Przepraszam, jakieś problemy chyba techniczne. Tak. Mam takie pytanie, ponieważ w materiałach na sesję brakuje rozpatrzenia dwóch skarg. W zawiadomieniu bodajże są dwie informacje na ten temat. Jeśli dobre mam materiały. W podpunkcie H jest rozpatrzenie skargi. Ale w materiałach nie było. Czy pani Ewa Tatarek jest... Panie Przewodniczący, otrzymaliśmy te materiały na skrzynki mailowe z tak. Znacznym wyprzedzeniem. Tak jest. Jestem. Materiały były przesłane w terminie późniejszym. W punkcie H jest rozpatrzenie skargi. I w tak, punkcie G... Pan Dariusz twierdzi, że nie ma tego w materiałach, tak? Rozumiem, panie Dariuszu? Tak, mamy ostatnie materiały, to jest, dotyczy zmian w budżecie, a później jest sprawa pani Zofii Owczarek. Proszę Państwa, te skargi, mamy. Projekty uchwał w sprawie skarg były dosyłane w terminie późniejszym. Czy nowe, panie przewodniczący, były wysłane? Wszystko jest. Sektora chyba, tak? Sektora. Projekty uchwał. Nie 24 sierpnia. Wtorek. Dobrze, poszukam, dziękuję. Wszystko dziękuję jest. Bardzo. Proszę Państwa, jeżeli nie ma więcej uwag, przechodzimy do punktu trzeciego. Prezentacja wniosków z sesji Komisji Rady i stanowisko Zarządu Powiatu. O głos proszę pana Marka Wierzbickiego, starostę Powiatu Grodziskiego. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wnioski z posiedzeń komisji, to takich wniosków nie było. Wszystkie sprawy, które były poruszane w trakcie komisji, były omawiane od razu. Natomiast podczas ostatniej sesji, która odbyła się 24 czerwca, była taka propozycja, aby na Komisji Polityki Społecznej przygotować pismo w sprawie SOR-u do ministra zdrowia. Ja z panem przewodniczącym, tak na roboczo, i z panią dyrektor rozpoczęliśmy pracę nad przygotowaniem takiego pisma. I na chwilę przed ewentualną jego emisją trafiło do nas, do pana przewodniczącego konkretnie, trafiło pismo właśnie od ministra zdrowia, podpisane przez pana sekretarza stanu Waldemara Kraskę, pismo kierowane do pana marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. Kopia tego pisma była wysłana również do pana wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, pana Zbigniewa Terwki. Proszę Państwa, no, takie najważniejsze postanowienia, czy prośby, czy też może bym powiedział nieco mocniej oczekiwania ministerstwa w stosunku do marszałka województwa, to jest no, rozpoczęcie procedury, czy podjęcie działań, na wyniku których na terenie powiatu pruszkowskiego, konkretnie no, chyba w Pruszkowie, miałby być zorganizowany SOR, czyli Szpitalny Oddział Ratunkowy.
Padają tutaj dość jasne oczekiwania ze strony ministerstwa. Również takie informacje, że jeden SOR powinien przypadać na około 150 tysięcy mieszkańców, a powiat pruszkowski ma ponad 160 tysięcy mieszkańców. Oczywiście nie jest to sytuacja taka, że my oczekujemy, że ten SOR powstanie z dnia na dzień, czy też z tygodnia na tydzień. Zdajemy sobie sprawę jako Rada, myślę, ze złożoności problemu, natomiast rzeczywiście oczekujemy, aby te sugestie czy oczekiwania z kolei pana ministra zostały spełnione. Myślę, że w tej chwili jest ten okres oczekiwania na zajęcie stanowiska przez marszałka województwa. To pismo jest datowane na 18 lipca tego roku i myślę, że na najbliższej komisji społecznej we wrześniu będzie można coś w tej sprawie więcej powiedzieć. Dziękuję bardzo. Panie starosto, czy pan... Nie, ja już skończyłem wypowiedź. Skończył pan. Aha, to ja bardzo przepraszam. Myślałem, że jakaś przerwa. Proszę państwa, czy są jakieś pytania do pana starosty? Nie widzę, w takim razie nie słyszę. Przechodzimy do punktu 4. Podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt A. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej naszego szpitala zachodniego. O głos proszę panią skarbnikę Ryszardkowską. Proszę państwa, przedkładam państwu uchwałę w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego specjalistycznego szpitala zachodniego imienia świętego Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim. Ta ocena została dokonana w oparciu o przedłożony przez dyrektora raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki za rok 2020 z uwzględnieniem analizy wskaźnikowej, która jest powszechnie znanym narzędziem oceny kondycji finansowej podmiotu i pozwala uzyskać syntetyczne informacje świadczące o efektywności prowadzonej działalności. Wyżej wymieniony raport został przygotowany na podstawie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. I zawiera on analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za ten 2020 rok, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne 3 lata obrotowe, to jest 2021-2023, wraz z opisem przyjętych założeń i informacji o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zostały przeanalizowane wskaźniki zyskowności, płynności, efektywności i zadłużenia. Wartości wskaźnikowe wykazane w procentach i przypisane im oceny punktowe są zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala. Proszę państwa, odnośnie ogólnej oceny, to łączna ocena punktowa za 2020 rok uzyskana przez szpital wynosi 28. Dla porównania za rok 2019 wynosiła 17. Z raportu o tej sytuacji wynika również, że wartości punktowa wskaźników ekonomiczno-finansowych w kolejnych latach, to jest w roku 2021 wynosi 28, w 2022, 2023 po 29. Szpital wykazuje stratę w roku sprawozdawczym 2020 i prognozuje się dodatnie wyniki w kolejnych latach. Czyli rok 2021 355 tysięcy, 2022 141 200, 2023 705 tysięcy. Analiza tych wskaźników oraz zjawiska i podstawowe tendencje, jakie miały miejsce w szpitalu, wskazują, że ogólną sytuację majątkową i finansową możemy ocenić jako nadal trudną, lecz znaczną poprawą. Zwiększył się majątek w ujęciu realnym. Szpital uzyskał wyższe przychody i zmniejszyła się strata.
jednostka nie jest rentowna, natomiast płynność finansowa jest na niskim poziomie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy pani skarbnik. Czy są pytania do pani skarbnik w tym temacie? Widzę, pan Dariusz Dąbrowski zgłasza się. Bardzo proszę. Przepraszam, muszę sobie otworzyć jeszcze plik, także troszkę utrudnienie mam. Chciałbym się zapytać, jaki jest na dzień dzisiejszy, czy może na pierwsze półrocze, wynik finansowy szpitala w 2021 roku. Mamy prognozę, że do końca roku będziemy mieć 355 tysięcy złotych na koniec roku zysku. Tak? Dobrze rozumiem? Jak wygląda na dzień dzisiejszy ten wynik finansowy? Jest, jeżeli mogę odpowiedzieć na to pytanie, proszę Państwa, jest on na, z wynikiem dodatnim około, bo ja nie pamiętam dokładnie, 176 tysięcy. Ale to około, jeżeli jeszcze to sprawdzę i najwyżej w ciągu sesji przekażę dokładne informacje, dobrze? Dziękuję za odpowiedź pani skarbnik. Czy są jeszcze jakieś do pani skarbnik pytania? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie proszę państwa, przechodzimy do podpunktu B. Zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu naszego szpitala zachodniego. I tutaj, a przepraszam, zapomniałem o najważniejszym. Jaka jest opinia komisji? Proszę Państwa, komisja. Jesteśmy w punkcie A. Tak, pani przewodnicząca? Proszę Państwa, komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Przypominam, że jesteśmy w punkcie czwartym, podpunkt A, ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej. Ktoś z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomicznej? Proszę. I tu będę czytał. Proszę o głos. Marianna Banaszek. Jestem za. Pan Dariusz Dąbrowski. Jestem za. Pan Krzysztof Filipiak. Jestem za. Pani Maria Gałecka-Wolska. Jestem za. Pani Maria Grabowska. Jestem za. Pan Wojciech Hart. Za. Sławomir Kamiński za, Aleksander Krzemiński. Jestem za. Krzysztof Markowski. Jestem za. Pan Andrzej Olizarowicz jest usprawiedliwiony, nie będzie na dzisiejszej sesji. Pani Marzena Olszewska. Jestem za. Zofia Owczarek. Jestem za. Paweł Pieniążek. Jestem za. Danuta Pokropek. Jestem za. Krzysztof Sankiewicz. Krzysztofie, widzę, machasz ręką, jesteś za. Małgorzata Sędzińska. Jestem za. Michał Śliwiński. Jestem za. Bronisław Świdlicki. Za. Piotr Wiaderny. Jestem za. Marek Wierzbicki. Jestem za. Małgorzata Zacny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do podpunktu B. I będziemy omawiali uchwałę w sprawie nadania statutu naszego szpitala zachodniego. Głos proszę ponownie pana starostę Wierzbickiego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dyrektor szpitala zwróciła się do Rady Powiatu o podjęcie uchwały, w której to miała być zmieniona uchwała z 2017 roku w sprawie nadania statutu szpitalowi. Zgodnie z treścią artykułu 12 punkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym oraz w związku z ustawą o działalności leczniczej statut nadaje podmiot tworzący, czyli Rada Powiatu, a każda jego zmiana też musi być dokonywana w tym trybie. Proszę Państwa, w załączniku do
statutu, konkretnie do resortowych kodów identyfikacyjnych, wprowadzono zmianę polegającą na wykreśleniu oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Utworzenie tego oddziału nastąpiło w wyniku decyzji wojewody mazowieckiego z października roku ubiegłego i to w oparciu o ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Z kolei decyzją z 25 maja tego roku wojewoda mazowiecki polecił szpitalowi zachodniemu zapewnić w okresie od 1 czerwca do odwołania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 5 łóżek pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2. Oznacza to, że szpital nie ma obowiązku właściwie już od 1 czerwca utrzymywania łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem, a tym samym brak jest uzasadnienia do dalszego funkcjonowania oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Przy tej okazji powiem, że w dniu wczorajszym, to na pewno wszystkich nas interesuje, co będzie się działo, ewentualnie jaka będzie rola szpitala zachodniego, gdyby jednak czwarta fala się rozwijała, więc zgodnie z wczorajszym spotkaniem z dyrektorami szpitali jest ustalone, że na taki pierwszy rzut w przypadku wzrostu ilości zachorowań zostały wyznaczone szpitale. I tutaj, proszę Państwa, w Siercach, w Ostrołęce, w Płocku, Szpital Wolski, w Warszawie, Szpital Południowy. Natomiast naszego szpitala w tej, że tak powiem, pierwszej, tym ewentualnym przeciwdziałaniu, pierwszemu uderzeniu czwartej fali naszego szpitala nie ma, ale oczywiście gdyby taka konieczność zaistniała i wojewoda by podjął stosowne decyzje, to oczywiście szpital nasz jest na to przygotowany, czy będzie w stanie zrealizować polecenie wojewody, tak jak to miało miejsce w roku ubiegłym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu staroście. Czy są pytania do pana starosty w tym punkcie? Nie widzę i nie słyszę, żeby ktoś się zgłaszał. Poproszę w takim razie o opinię komisji. Opinia komisji jest pozytywna. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu naszego szpitala? Marianna Banaszek. Jestem za. Dariusz Dąbrowski. Jestem za. Krzysztof Filipiak. Jestem za. Maria Gałecka-Wolska. Jestem za. Maria Grabowska. Za. Wojciech Hart. Za. Sławomir Kamiński za. Aleksander Krzemiński. Za. Krzysztof Markowski. Jestem za. Marzena Olszewska. Jestem za. Zofia Owczarek. Jestem za. Paweł Pieniążek. Jestem za. Danuta Pokropek. Jestem za. Krzysztof Sankiewicz. Jestem za. Małgorzata Sędzińska. Jestem za. Michał Śliwiński. Jestem za. Bronisław Świdlicki. Za. Piotr Wiaderny. Jestem za. Marek Wierzbicki. Jestem za. Małgorzata Zacny. Jestem za. Dziękuję bardzo za głosowanie. Proszę państwa, przechodzimy do podpunktu C. W punkcie czwartym wyrażenie zgody na oddanie w najem powierzchni w naszym szpitalu zachodnim. I ponownie o głos proszę pana starostę Marka Wierzbickiego. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, z dniem 30 września bieżącego roku wygasa umowa najmu na prowadzenie działalności na parterze szpitala, zachodniego na rzecz firmy Salon Fryzjerski Monika Mergner. Dyrektor szpitala zwróciła się do Rady Powiatu o to, aby Rada wyraziła zgodę na oddanie tegoż lokalu tejże samej firmie na okres kolejnych 3 lat. W związku z tym, że ten najem już trwa ponad
3 lata. Organem właściwym do wyrażenia takiej zgody jest właśnie Rada Powiatu Grodziskiego. Współpraca z firmą jak dotychczas przebiega bez zarzutów. Powierzchnia lokalu to około 13 metrów kwadratowych. Stawka czynszu rzędu 32 zł za metr kwadratowy. Oczywiście w momencie nasilenia się pandemii były stosowane w stosunku do firmy ulgi w uiszczaniu tego czynszu w związku z brakiem klientów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania w tym punkcie do pana starosty? Nie widzę i nie słyszę. Poproszę w takim razie o opinię komisji. Czy komisja wyrazi swoją opinię? Pani pan Olizarowicz. Czy zastępca pana Olizarowicza? Ja. Komisja pozytywnie przyjęła. Dziękuję bardzo, pani Marzeno. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy w takim razie do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażania zgody na oddanie w najem części powierzchni naszego szpitala zachodniego? Marianna Banaszek. Jestem za. Dariusz Dąbrowski. Jestem za. Krzysztof Filipiak. Jestem za. Maria Gałecka-Wolska. Jestem za. Maria Grabowska. Za. Wojciech Hart. Za. Sławomir Kamiński. Za. Aleksander Krzemiński. Za. Krzysztof Markowski. Jestem za. Marzena Olszewska. Jestem za. Zofia Owczarek. Jestem za. Paweł Pieniążek. Jestem za. Danuta Pokropek. Jestem za. Krzysztof Sankiewicz. Jestem za. Dziękuję. Małgorzata Sędzińska. Jestem za. Michał Śliwiński. Za. Bronisław Świdlicki. Za. Piotr Wiaderny. Jestem za. Marek Wierzbicki. Jestem za. Małgorzata Zacny. Jestem za. Bardzo dziękuję za głosowanie. Proszę państwa, przechodzimy do podpunktu D w punkcie czwartym. Nabycie nieruchomości w mieście Grodzisku Mazowieckim pod poszerzenie drogi powiatowej numer 1526W, czyli ulicy 3 Maja. Ponownie o głos proszę pana starostę Wierzbickiego. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, w budżecie tegorocznym, budżecie, który w tej chwili realizujemy, znajduje się zadanie polegające na przygotowaniu dokumentacji technicznej, która będzie dotyczyła przebudowy chodnika istniejącego po stronie północnej ulicy 3 Maja między ulicą Teligi a granicą z Milanówkiem. Przebudowa w kierunku takim, aby po tym chodniku czy po tym ciągu mógł się poruszać zgodnie z przepisami zarówno pieszy, jak i rowerzysta. Aby uzyskać pozwolenie na budowę dla takiego przedsięwzięcia, konieczne jest dysponowanie nieruchomościami wszystkimi pod tym ciągiem na zasadzie prawa właścicielskiego. I właściwie jeżeli chodzi o ten cały odcinek, ten obecnie istniejący chodnik, to mamy tylko jedną działkę, której właścicielem jest firma Iron House. Firma wyraziła zgodę na sprzedaż tego gruntu, czyli tutaj nie wdrażamy procedury w trybie na przykład w trybie choćby spec ustawy drogowej. Jesteśmy w stanie się dogadać z właścicielem. Cena, na którą przystał za sprzedaż 83 metrów kwadratowych, to jest 60 zł za metr kwadratowy. W tym rejonie miasta jest to cena w naszej ocenie absolutnie do przyjęcia. Dodatkowo informuję, że pod ulicą 3 Maja, czyli drogą powiatową, znajdują się jeszcze działki, których właścicielem jest gmina Grodzisk. Łącznie działki te mają powierzchnię ponad 1,2 hektara i równolegle
czynimy starania, czyli zarząd powiatu zwrócił się do gminy Grodzisk, aby te nieruchomości zostały przez gminę przekazane powiatowi czy podarowane. Także będziemy mieli pełną własność tych nieruchomości pod przewidywaną inwestycją i będziemy mogli tą inwestycję, myślę, zrealizować w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu staroście. Poproszę o pytania do pana starosty. Pan Dariusz Dąbrowski się zgłasza. Znaczy, mam pytanie do ulicy akurat Klonowej. 3 maja skrzyżowanie z ulicą Klonową. Tam jest niedokończona ulica. Brakuje około pewnie 10 metrów kwadratowych zrobienia ulicy, aby było włączenie. Czy miasto Grodzisk nie uzyskało od nas zgody? Czy są jakieś inne przeszkody, aby dokończyć tą inwestycję? Bo na dzień dzisiejszy błoto z powrotem jest wożone na nową kostkę tej ulicy, ewentualnie na drogę powiatową ulicy 3 maja. Dziękuję. Czy pan starosta zechciałby odpowiedzieć? No nie znam przyczyny tego stanu rzeczy, ale myślę, że jest to do ustalenia w ciągu najbliższych dni i ewentualnie powiadomimy po konsultacji, czy to z powiatowym zarządem dróg, bo może jakieś uzgodnienia nastąpiły jako naszym, że tak powiem, jako firmą zarządzającą drogami powiatowymi albo w kontakcie z gminą Grodzisk. Także myślę, że w przyszłym tygodniu będę w stanie takiej informacji udzielić. Dziękuję bardzo panu staroście. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana starosty w tym punkcie? Nie widzę, nie słyszę. Bardzo proszę o opinię komisji. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie nabycia nieruchomości przy ulicy 3 maja? Pani Marianna Banaszek. Za. Dariusz Dąbrowski. Jestem za. Krzysztof Filipiak. Jestem za. Maria Gałecka-Wolska. Jestem za. Maria Grabowska. Za. Wojciech Hart. Za. Sławomir Kamiński za. Aleksander Krzemiński. Jestem. Jestem za. Dobrze. Krzysztof Markowski. Jestem za. Marzena Olszewska. Jestem za. Zofia Owczarek. Jestem za. Paweł Pieniążek. Jestem za. Danuta Pokropek. Jestem za. Krzysztof Sankiewicz. Jestem za. Małgorzata Sędzińska. Jestem za. Michał Śliwiński. Jestem za. Bronisław Świdlicki. Za. Piotr Wiaderny. Jestem za. Marek Wierzbicki. Jestem za. Małgorzata Zacny. Jestem za. Dziękuję bardzo państwu. Wszyscy radni obecni są za podjęciem uchwały. Przechodzimy do punktu E. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu grodziskiego. Przypominam, jesteśmy w punkcie 4. I bardzo proszę o głos panią skarbnik Ewę Szopkowską. Szanowni państwo, jeżeli mogę odnośnie wyniku finansowego szpitala, tak jak powiedziałam, że było około 176 tysięcy, to potwierdzam 176 tysięcy, wynik 59,72 grosze na pierwsze półrocze. A teraz omówię wieloletnią prognozę finansową. Proszę państwa, przed sesją zostały rozdane państwu, przesłane materiały z autopoprawkami. Chciałabym je zgłosić przy wieloletniej prognozie finansowej. Po stronie dochodów jest to dotacja wojewody na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami w wysokości 80 tysięcy złotych. Po wprowadzeniu tej zmiany dochody ogólnie ulegają zwiększeniu w stosunku do dochodów z dnia 24 czerwca o kwotę 2 407 128 zł 28 groszy i wynoszą łącznie 129 582 913,13.
w tym dochody majątkowe 3 610 629 zł 85 groszy. Odnośnie wydatków również są autopoprawki. Ta związana z otrzymaniem dotacji to jest zwiększenie wydatków o te 80 tysięcy. Jest to uzupełnienie wydatków na wykonanie operatów szacunkowych. I druga zmiana dotycząca przesunięcia środków w wysokości 8 tysięcy złotych. Zwiększenie wydatków na zakup oprogramowania do archiwizacji danych, a jednocześnie jest zmniejszenie wydatków o tą kwotę, które były przeznaczone na zakup serwera wraz z oprogramowaniem. I to jest przesunięcie właśnie paragrafu 4300. Po wprowadzeniu tych zmian łącznie wydatki zwiększają się o kwotę 2 407 129,8 groszy i wynoszą łącznie 146 976 211,40 40, w tym wydatki majątkowe 24 441 801,19 groszy. I są to podstawowe zmiany dotyczące załącznika numer 1. Jest jeszcze jeden istotna zmiana dotycząca udzielonego poręczenia dla szpitala w związku ze spłatą kolejnych rat kredytu przez szpital. W tabeli tej załączniku numer 1 zostaje zdjęte poręczenie z roku 2029 600 tysięcy złotych i z roku 2028 200 tysięcy złotych. I to są najważniejsze zmiany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy są pytania do pani skarbnik w tym punkcie? Bardzo proszę, pan Piotr Wiaderny. Mam kilka pytań. Niestety z przyczyn różnych nie mogłem wziąć udziału w Komisji Finansów, więc chciałbym teraz te pytania zadać. Jest ich aż 5, więc może, żeby łatwiej bym zadał je w kolejności, żeby łatwiej było spamiętać, że tak powiem. Najpierw może pierwszy, od razu pożywał pytanie od najprostszego. Mural w Piastowie. Bardzo prosta rzecz, ale bardzo mnie to zaciekawiło. Co ten mural będzie reprezentował, który państwo zapisaliście w budżecie? Czy jest już projekt, czy to będzie rozpisany jakiś konkurs na to? Przepraszam, w Milanówku przy ulicy Piasta mural. Cóż to będzie? Tak, to już zmęczenie materiału. Cały czas jestem w pracy. Czy pan starosta mógłby odpowiedzieć na to pytanie? Proszę państwa, będzie to mural ku pamięci księdza Jurczuka. Wstępny projekt mamy, tu jakby mnie wsparł pan starosta Filipiak, bo tą sprawę pilotuje. Panie Krzysztofie. Tak, już włączyłem. Tak jak powiedział pan starosta, będzie upamiętniony, poświęcony będzie zmarłemu księdzu Stanisławowi Jurczukowi. To będzie na ulicy Piast 30. To będzie to mural około gdzieś tak 72 metrów kwadratowych. Mamy to będzie wizerunek księdza Stanisława. Dziękuję bardzo panu staroście. Czy wyczerpująco pan... Tak, bardzo dziękuję, gratuluję inicjatywy. To była wielka postać i myślę, że to jest piękny pomysł, więc dziękuję. Drugie pytanie, jeśli mogę. Samochód elektryczny. Wiem, że mamy pewne wymogi ustawowe co do ilości samochodów elektrycznych. Miał być kupiony samochód elektryczny dla Powiatowego Zarządu Dróg. Rozumiem, że rezygnujemy. Czy to w żaden sposób nie wpłynie na ustawowe wymogi, które na jednostkach samorządu terytorialnego są nakładane po to, aby ilość tych samochodów elektrycznych była odpowiednio duża? Więc proszę państwa, sytuacja mamy następującą. Otóż Powiatowy Zarząd Dróg dwukrotnie ogłosił przetarg na dostawę samochodu elektrycznego. Był również w kontakcie z jedną z firm, która byłaby w stanie taki samochód dostarczyć, no po to chociażby, żeby się zorientować, jak to z kosztami. Niestety żadna firma dwukrotnie, jak powiedziałem, nie złożyła oferty, czyli żadna z firm, no, do których dotarło to nasze ogłoszenie o przetargu, do końca roku nie była w stanie
tego samochodu dostarczyć. W to miejsce pani dyrektor Strawa zaproponowała, aby w celu no, polepszenia obsługi czy akcji zimowej na chodnikach naszych na terenie całego powiatu, żeby jednak nabyć mały samochód dostawczy, który będzie dowoził mieszankę piaskowo-solną czy też piask. Natomiast powiem tak, jeżeli chodzi o te wskaźniki, to zakupując ten pojazd w tym roku, my byśmy znacznie poprawili, bo mamy dwa samochody elektryczne, ten byłby trzeci, znacznie byśmy poprawili wskaźnik, ale i też nie osiągnęli tego wymaganego, który jest w styczniu. Powiem no, na marginesie, że nie ma z tego tytułu sankcji, aczkolwiek no, nie na tym polega, że nie ma sankcji, to nie robimy. Tak? Natomiast powiem, że być może się dobrze złożyło, czy może z jakiegoś punktu widzenia dobrze, ponieważ są zapowiadane dotacje rządowe również dla samorządów na zakup samochodów elektrycznych. To miało być w lipcu, w sierpniu, więc na razie jeszcze chyba jeszcze konkretów nie ma. Powiatowy Zarząd Dróg tego pilnuje i chcemy złożyć wniosek o takie dofinansowanie zakupu samochodu i ten samochód elektryczny nabyć, mam nadzieję, w przyszłym roku. Dziękuję panie starosto. Proszę o następne pytanie. Kolejne pytanie. 1 300 000 zł w Jaktorowie na nową inwestycję. Chciałem dopytać, czy tak jak w przypadku innych samorządów gmina Jaktorów do tej inwestycji także się dokłada i partycypuje, czy to jest wyłącznie nasza inwestycja? Proszę państwa, na tą chwilę formalnie jest to nasza inwestycja. Zapisy mamy, że całą kwotę zapewnia powiat. Natomiast jest uzgodnienie z panem wójtem Śliwerskim, czyli wójtem gminy Jaktorów, że w połowie września postawi wniosek na sesji rady gminy, aby wesprzeć to przedsięwzięcie kwotą 300 000 zł. Wówczas, no jak do tej pory nie zawiedliśmy się na żadnych uzgodnieniach z żadną gminą, jeżeli coś było powiedziane, to no, mam nadzieję, że tutaj też tak będzie. No, jestem o tym na tą chwilę absolutnie przekonany. I wówczas my możemy w tej chwili ogłosić przetarg, podpisać umowę z wykonawcą. We wrześniu byśmy wprowadzili te 300 000, a to co byśmy, że tak powiem, te 300 000 plus ewentualne oszczędności na przetargu, bo być może takie będą, będziemy mogli przeznaczyć na inne cele. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeśli mogę, panie przewodniczący, kolejne pytanie. 474 000 zwiększenie wpływów z grzywien. Co się wydarzyło takiego, że rok do roku prawie 500 000 zł więcej dopisujemy? Jest jakiś skokowy wzrost, czy raczej nie mieliśmy tego zapisanego w budżecie na ten rok? Pani skarbnik może tym razem. Tak, proszę państwa, właśnie miałam poprosić o głos tym razem ja. Jeżeli chodzi o ten zapis, to tam jest wpływy z tytułu grzywien, mandatów, innych kar pieniężnych oraz opłat za zezwolenia i opłat komunikacyjnych, a głównie to wynika tak naprawdę z opłat komunikacyjnych, które są do budżetu były założone niższe z uwagi na COVID-19, a okazało się, że teraz są wpływy wyższe i dlatego jest zwiększenie dochodów. W związku z wyższym wykonaniem. Dziękuję bardzo. Bardzo myślę, że w części może uzupełnił. Proszę państwa, za niezgłoszenie samochodu w ciągu miesiąca, że został sprzedany, starosta wymierza karę od 200 do 1000 zł. I pomimo tego, że ten przepis jakiś czas obowiązuje, ciągle tego typu niestety kary są nakładane i one, no, jest ich dużo, krótko mówiąc. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I ostatnie może nie tyle pytanie, co stwierdzenie, bo też mamy zapisane w uchwale, którą będziemy podejmowali, zwiększenie o 1 100 000 zł wyższe wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych. Może warto byłoby zauważyć, że jakiś czas temu zdaje się, że naszą Radę próbowano włączyć w jakieś rozgrywki polityczne, że z racji na COVID będzie coraz gorzej i samorząd nie będzie mógł sobie poradzić, a tutaj widzimy, że ostrożne założenia budżetowe trzeba korygować w górę i myślę, że możemy się z tego cieszyć i cieszę się, że wtedy nie daliśmy się, tak jak niektóre samorządy w Polsce, w coś takiego wplątać. Więc to tylko takie stwierdzenie, a nie pytanie. Bardzo dziękuję panie przewodniczący i przepraszam za tą serię pytań, ale tak jak mówię, nie mogłem wziąć udziału w Komisji Finansów. Dzięki. Dziękuję. Pani skarbnik, czy się ustosunkuje do tego
Czy żadne wskaźniki nie lecą w dół? Czy wszystkie idą w górę? Odnośnie wykonania budżetu za pierwsze półrocze, to będziemy omawiać na przyszłej sesji. Z tego co pamiętam, to wtedy chyba się bardziej wypowiem. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w takim razie proszę o opinię komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Pani Marianna Banaszek, proszę o stanowisko. Dariusz Dąbrowski. Za. Krzysztof Filipiak. Jestem za. Maria Gałecka-Wolska. Jestem za. Maria Grabowska. Jestem za. Wojciech Hart. Za. Sławomir Kamiński za. Aleksander Krzemiński. Jestem za. Krzysztof Markowski. Jestem za. Marzena Olszewska. Jestem za. Zofia Owczarek. Jestem za. Paweł Pieniążek. Jestem za. Danuta Pokropek. Jestem za. Krzysztof Sankiewicz. Jestem za. Małgorzata Sędzińska. Jestem za. Michał Śliwiński. Jestem za. Bronisław Świdlicki. Za. Piotr Wiaderny. Jestem za. Marek Wierzbicki. Jestem za. Małgorzata Zacny. Jestem za. Dziękuję bardzo za głosowanie. Proszę Państwa, przechodzimy do podpunktu F. Zmiany uchwały budżetowej powiatu grodzickiego na 2021 rok. I ponownie o głos proszę Panią Skarbnik Ewę Rzadkowską. Proszę Państwa, proponuje się wprowadzenie następujących zmian. Po stronie dochodów wymienię na początku autopoprawkę, to jest 80 tysięcy złotych. W gospodarce gruntami i nieruchomościami zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego. Oprócz tej zmiany najistotniejsze to są wprowadzenie do budżetu 350 tysięcy złotych. To jest zwiększenie dochodu z tytułu wpływu z różnych opłat, między innymi za wypisy i wyrysy w zadaniach z zakresu geodezji i kartografii. 4075 złotych zwiększenie dochodu z tytułu między innymi wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, opłat za zezwolenia oraz opłat komunikacyjnych. Następnie 1 100 000 udział powiatów pozostających dochód budżetu państwa, zwiększenie dochodów w związku z wyższym wykonaniem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli łącznie dochody zwiększenie na kwotę 2 066 151 zł. Po stronie wydatki zostają zwiększone o kwotę 2 380 151 zł. Tu też bym chciała zgłosić dwie poprawki. 80 tysięcy, czyli wprowadzenie dotacji, o której mówiłam przy dochodach w gospodarce gruntami i nieruchomościami na wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowań za przejmowane nieruchomości pod drogi powiatowe i 8 tysięcy złotych w starostwie powiatowym zwiększenie wydatków na zakup oprogramowania do archiwizacji danych. Jest to przesunięcie środków i to znajduje się również w odbiciu wydatkach zmniejszenie to 8 tysięcy. Pod treścią zmniejszenie wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup serwera wraz z oprogramowaniem. Najistotniejsze jeszcze kwoty po zwiększeniu wydatków są to 1 300 000 w drogach publicznych powiatowych, wydatki na realizację zadania pod nazwą wykonanie wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej nr 3832 w ulicy Skokowskiego w Jaktorowie, 38 tysięcy złotych w starostwie powiatowym, wydatki na zadanie kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki z budynku starostwa przy ulicy Żardowskiej 48, 54 tysiące w gospodarce gruntami i nieruchomościami, wydatki na zadanie pod nazwą ocieplenie szczytu budynku ośrodka zdrowia w Milanówku przy ulicy Piasta 30.
468 tysięcy, zwiększenie wydatków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa pod realizację inwestycji. Są to dwie inwestycje, rozbudowa drogi powiatowej 1507 120 tysięcy i budowa drogi powiatowej 3832 w miejscowości Kaski i Gongolina na kwotę 348 tysięcy, 80 tysięcy złotych. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych, zwiększenie wydatków na zakup i wykonanie wiatr garażowych i śmietnikowej wraz z utwardzeniem i uporządkowaniem terenu przy ulicy Żardowskiej oraz zwiększenie wydatków na dofinansowanie modernizacji oddziału neurologiczno-udarowego dla szpitala 200 tysięcy złotych. Wydatki zmniejszenie na łączną kwotę 314 tysięcy, również wymienię najistotniejsze zmiany, to jest 100 tysięcy złotych, zmniejszenie wydatków w związku z rezygnacją z zakupu samochodu elektrycznego przez PZT oraz przeznaczenie środków na zakup samochodu dostawczego. 30 tysięcy złotych, zmniejszenie wydatków w związku z odwołaniem wyjazdu młodzieży na międzynarodowy turniej sportowy szkół europejskich do Włoch w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych i kwota 100 tysięcy złotych, zmniejszenie rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji w związku ze spłatą przez Szpital Zachodni kolejnych rat kredytu. Pozostałe zmiany zostały Państwu przekazane. Postarałam się wymienić najistotniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania w tym punkcie do Pani Skarbnik? Pan Dariusz Dąbrowski zgłaszał się. Bardzo proszę. Może pytanie bardziej do Pana Starosty. Chciałbym się zapytać, dlaczego ocieplenie, skąd się wzięło ocieplenie szczytu budynku ośrodka zdrowia? Jednej ściany, czy ona z czegoś wynikała, z jakiejś decyzji inspektora nadzoru budowlanego, czy z jakichś tam innych powodów? A dlaczego nie całość jest ocieplana? Dziękuję. Proszę Państwa, szczyt jest ocieplony dlatego, żeby umożliwić docelowe wykonanie muralu, o którym mówiliśmy wcześniej. Wykonanie muralu, wiadomo. Natomiast jeśli chodzi o cały, no nie jesteśmy przygotowani, że tak powiem, żeby zaproponować Radzie sfinansowanie tego w tym roku, a tym bardziej, że liczymy, że może się uda jakieś pieniądze zewnętrzne na to ocieplenie uzyskać, chociaż to jest bardzo trudna sytuacja, bo mamy w tym budynku, proszę Państwa, podmiot, któremu wynajmujemy i tutaj zaraz wchodzą kwestie pomocy publicznej, także to jest bardzo trudne, ale myślę, że nie chciałbym w tej chwili deklarować, ale mam nadzieję, że w projekcie przyszłorocznego budżetu, a jak nie, to w trakcie roku będziemy w stanie ten budynek zmodernizować pod tym względem, czyli ocieplić i no zakończyć, bo jeżeli chodzi o otoczenie, to dobrze Państwo wiecie, że to wykonaliśmy w roku ubiegłym i znalazło się, że tak powiem, z dużym uznaniem mieszkańców Milanówka czy powiatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Staroście. Czy są jeszcze jakieś pytania w tym punkcie? Nie widzę i nie słyszę. Bardzo proszę o opinię komisji. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Dziękuję Pani Przewodniczącej. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu grodzickiego na 2021 rok. I proszę o stanowisko. Marianna Banaszek. Jestem za. Dariusz Dąbrowski. Jestem za. Krzysztof Filipiak. Jestem za. Maria Gałecka-Wolska. Jestem za. Maria Grabowska. Jestem za. Wojciech Hart. Pan Wojciech Hart. Za. Dziękuję. Sławomir Kamiński za. Aleksander Krzemiński. Za. Jestem za. Krzysztof Markowski. Jestem za. Marzena Olszewska. Jestem za. Zofia Owczarek. Jestem za. Paweł Pieniążek. Jestem za. Danuta Pokropek. Jestem za. Krzysztof Sankiewicz. Jestem za. Małgorzata Sędzińska. Jestem za. Michał Śliwiński. Michale. Jestem za. Dziękuję. Bronisław Świdlicki. Za. Piotr Wiaderny. Jestem za. Marek Wierzbicki. Jestem za. Małgorzata Zacny. Jestem za.
Dziękuję bardzo. Wszyscy Państwo radni obecni na sesji byli za podjęciem uchwały. Proszę Państwa, przechodzimy do podpunktu G, punktu czwartego, rozpatrzenie skargi. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Komisji Skarg i Wniosków o zabranie głosu. Szanowni Państwo, pierwsza skarga, jaką rozpatrywaliśmy, to była skarga na starostę, pana naszego starostę Krociskiego. W związku z procedowaniem sprawy o sygnaturze W011108/2021. Skarga ta wpłynęła do starostwa powiatu 2 lipca. Została przekazana Komisji Skargi Wniosków 9 lipca. W związku z tym, że z tej skargi, z pisma, które otrzymaliśmy, tak naprawdę nie było pisma, wypytać żadnych zarzutów, zakupów. W związku z tym zbliżyliśmy się z pisma do starosty i przekazanie informacji, czego ta skarga dotyczy. Skarga dotyczyła niewłaściwego procedowania sprawy, czyli była to skarga na to, że starosta niewłaściwie rozpatrzył petycję na DPS w Izdebie Kościelnym i szpital. Jeśli chodzi o właśnie tę sprawę, to wicestarosta z upoważnienia starosty przekazał nam informację w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, co było przedmiotem tej skargi, tego nowego procedowania. Przepraszam bardzo Pani Przewodnicząca, jakby Pani mogła przybliżyć komputer. Może mikrofon przyjdzie, dobrze? A jeżeli tak, no to właśnie, bo albo odsłonić mikrofon, bo coś kiepsko z Panią słyszeliście. Przepraszam bardzo, to chwileczkę, moment, dobrze? Dobrze, dobrze. Czy teraz jest lepiej? Lepiej. No to się nie cieszę. Komisja Skarg Wniosków w dniu 18 sierpnia ustaliła, że starosta właściwie procedował sprawę, czyli zwrócił się do dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Krociskiu Mazowieckim, który sprawuje zgodnie z prawem nadzór nad DPS-em i również do Szpitala Zachodniego. Zarówno Centrum Pomocy Rodzinie, jak i szpital przeprowadziły, wyjaśniły zarzuty znajdujące się w skardze, przedstawiły opinie swoje, przekazały to zarówno staroście opinii, znaczy informacje na temat tej skargi, jak i również przedstawiły jakby odpowiedź na zarzuty skarżącemu. Zdaniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, komisja nasza prosi, rekomenduje Państwu o uznanie skargi na starostę za bezzasadną, ponieważ naszym zdaniem starosta właściwie rozpatrzył tę skargę, właściwie procedował. Państwo oczywiście otrzymali projekt uchwały 24 sierpnia, mogli się z tym zapoznać. Natomiast wszystkie dokumenty, jakie zostały przekazane do mnie, ja również przekazywałam Komisji Skarg Wniosków w tym okresie od otrzymania skargi do posiedzenia komisji. Także wszyscy Państwo mogli się z tymi wyjaśnieniami zapoznać, z tymi materiałami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Czy są pytania do Pani Przewodniczącej? Pan Piotr Wiaderny zgłasza się. Bardzo proszę. Mam jedno pytanie, dość poważny zarzut o to, że nie zaszczepiono przeciw COVID jednej z pensjonariuszek. Czy to jest zasadne? Czy to było zasadne? Czy co się wydarzyło? Tak, bo ten zarzut jest bardzo poważny. Jeżeli przybyła osoba, która była uprawniona do zaszczepienia, a nie została zaszczepiona, no, gdy mógł poprosić o wyjaśnienie, ponieważ nie jestem członkiem tej komisji. Jeżeli Państwo oczywiście możecie takie informacje przekazać teraz podczas sesji. Dziękuję. Tak, ponieważ nie podajemy tutaj nazwiska pensjonariuszki DPS-u. Skarżący tutaj podał, że nie została zaszczepiona. My otrzymaliśmy zaświadczenie lekarza, który bada pacjenta przed podaniem szczepionki. I z tego zaświadczenia wynika, że ze względu na stan zdrowia zaszczepienie pacjentki zostało przełożone o 3 miesiące. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do Pani Przewodniczącej? Nie widzę i nie słyszę. W takim razie, proszę Państwa, przechodzimy do głosowania.
w sprawie rozpatrzenia skargi i rekomendacji pani przewodniczącej. Proszę o stanowisko pani Marianna Banaszek. Jestem za. Dariusz Dąbrowski. Jestem za. Krzysztof Filipiak. Jestem za. Maria Gałecka-Wolska. Jestem za. Maria Grabowska. Za. Wojciech Hart. Za. Sławomir Kamiński za. Aleksander Krzemiński. Jestem za. Krzysztof Markowski. Jestem za. Za. Marzena Olszewska. Za. Zofia Owczarek. Jestem za. Paweł Pieniążek. Jestem za. Danuta Pokropek. Jestem za. Krzysztof Sankiewicz. Jestem za. Małgorzata Sędzińska. Jestem za. Michał Śliwiński. Jestem za. Bronisław Świdlicki. Za. Piotr Wiaderny. Jestem za. Marek Wierzbicki. Jestem za. Małgorzata Zacny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Wszyscy państwo radni są za podjęciem uchwały po odrzuceniu skargi i teraz podpunkt H, rozpatrzenie kolejnej skargi i ponownie proszę o głos panią przewodniczącą Danutę Pokropek. Jest to skarga na działalność starosty wojewódzkiego w zakresie wydawania identyfikatorów w celu znacznej pojazdów jadalnym. I tutaj ta skarga wpłynęła do naszej komisji 27 lipca 2021 roku. Tutaj chciałam wyjaśnić, że zgodnie z obowiązującym prawem ten identyfikator CS-naście wydawany jest przez Zarząd Dróg Miejskich Warszawy przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy, a więc nie wydaje go starosta i dotyczy wyłącznie ograniczenia o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton na terenie Warszawy. Także tutaj starosta nie wydaje takich zezwoleń. Natomiast nasza komisja skargi rekomenduje, aby starosta wystąpił do komendanta powiatowego policji o zwiększenie intensywności kontroli pojazdów w zakresie stosowania się do ograniczeń tonażowych, bo jak wszyscy wiemy, no te nasze drogi niestety ulegają zniszczeniu, więc taka jest nasza rekomendacja, aby skargę uznać za bezzasadną, ale żeby starosta wystąpił do komendanta policji o zwiększenie częstotliwości kontroli pojazdów. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Czy są pytania w tym punkcie do pani przewodniczącej? Nie widzę i nie słyszę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Proszę o wyrażenie opinii. Marianna Banaszek. Jestem za. Dariusz Dąbrowski. Jestem za. Krzysztof Filipiak. Jestem za. Maria Gałecka-Wolska. Jestem za. Maria Grabowska. Za. Wojciech Hart. Pan Wojciech nie uczestniczy w głosowaniu. A już jest, już jest. Panie Wojtku. Na wyłączony mikrofon. No, ale ja nie widzę ani jego reakcji, ani głos, nie słyszę, więc nie uczestniczy. Pan Sławomir Kamiński. O, dziękuję bardzo. Sławomir Kamiński za, Aleksander za. Dziękuję. Jestem za, panie przewodniczący. Krzysztof Markowski. Jestem za. Marzena Olszewska. Już wiemy, Wojtku, już wiemy. Jestem za. Zofia Owczarek. Jestem za. Paweł Pieniążek. Jestem za. Danuta Pokropek. Jestem za. Krzysztof Sankiewicz. Jestem za. Pani Małgorzata Sędzińska.
Przepraszam, jestem za. Michał Śliwiński. Za. Proszę Państwa, widzę, że są momenty rozrywkowe podczas głosowania, a to niedobrze może. Bronisław Świdlicki. Również jestem za. Piotr Wiaderny. Jestem za. Marek Wierzbicki. Jestem za. Małgorzata Zacny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Wszyscy Państwo radni obecni na sesji są za. Proszę Państwa, przechodzimy do ostatniego punktu części uchwałodawczej, podpunktu I, przyjęcie rezygnacji z funkcji członka zarządu powiatu grodziskiego przez panią Zofię Owczarek. Może proszę Państwa, dwa słowa pani Zofio. Bardzo panie przewodniczący, panie starosto, szanowni państwo. Pragnę podziękować za powołanie do zarządu. Społeczną pracę w zarządzie traktowałam bardzo odpowiedzialnie, starałam się przygotowywać do wszystkich obrad zarządu. Było to ułatwione, ponieważ otrzymywaliśmy przed spotkaniami materiały i porządek obrad. No szczególnie teraz w tej formule obrad zdalnych były warunki, duży komfort do przygotowania się do posiedzeń i obrad zarządu. A również z tego powodu było dużo łatwiej, ponieważ pracownicy przygotowywali bardzo sumiennie materiały i również referowali je w czasie spotkań. Uważam, że spore znaczenie dla mnie miało moja wiedza, moje doświadczenie samorządowe z racji pracy w administracji samorządowej i pełnienia mandatu w samorządzie gminnym, wcześniej teraz powiatowym, od początku funkcjonowania tych samorządów. No nieskromnie powiem, że mam nadzieję, że uczestnicząc w opiniowaniu czy współdecydowaniu, podejmowaniu decyzji, no jakiś wkład swój pozostawiłam. Zaszczyt członka zarządu piastuję od 2002 roku, czyli od drugiej kadencji, to dzisiaj już 19 rok, stąd pozwoliłam sobie złożyć rezygnację. Jestem nadal aktywna zawodowo, społecznie, rodzinnie. Bardzo dziękuję całemu zarządowi, wam koledzy, za dużą kulturę spotkań, merytoryczną wymianę opinii, życzliwą atmosferę. Bardzo dziękuję. Ustępuję, zostawiam taboryt dla innych, równie życzliwych osób do pracy samorządowej. Dziękuję bardzo, Zofio. Pewnie na podziękowanie jeszcze przyjdzie czas, ale najpierw musimy przeprowadzić głosowanie. Proszę Państwa, proszę o wyrażenie opinii. Pani Marianna Banaszek. Jestem za. Dariusz Dąbrowski. Wstrzymuję się. Krzysztof Filipiak. Jestem za. Maria Gałecka-Wolska. Jestem za. Maria Grabowska. Za. Wojciech Hart. Za. Sławomir Kamiński. Za. Aleksander Krzemiński. Jestem za. Krzysztof Markowski. Jestem za. Andrzej Olizarowicz. Przepraszam, jest usprawiedliwiony. Marzena Olszewska. Jestem za. Zofia Owczarek. Ale złożyłam ja rezygnację. Proszę traktować, że ten głos też mógłby być za, gdyby mnie nie dotyczył. Jasne. Paweł Pieniążek. Jestem za. Danuta Pokropek. Jestem za. Krzysztof Sankiewicz. Jestem za. Małgorzata Sędzińska.
Jestem za. Michał Śliwiński. Jestem za. Bronisław Świdlicki. Za. Piotr Wiaderny. Jestem za. Marek Wierzbicki. Jestem za. Małgorzata Zacny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Przy jednym wstrzymującym się. Proszę Państwa, będę pewnie wyrazicielem wszystkich Państwa i chciałbym bardzo podziękować Pani Zofii za cotygodniowy trud spotkań na zarządzie. Nie jest to łatwo. Decyzje, które zapadają na zarządzie, są bardzo ważne. Rzeczywiście wniosła Pani duży wkład przez 19 lat w pracę zarządu i rzeczywiście, tak jak Pani wspomniała, niebagatelną rolę było tutaj doświadczenie, jakie Pani posiadała w pracy w samorządzie gminnym. Także serdecznie w imieniu wszystkich radnych dziękuję. Proszę Państwa i przechodzimy do myślę, Panie Przewodniczący. Jako przewodniczący zarządu chciałbym również bardzo serdecznie podziękować Zosi w imieniu pozostałej części zarządu za tą wieloletnią pracę i rzeczywiście absolutnie merytoryczne stanowiska, które prezentowałaś. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że zawsze będziemy mogli skorzystać z Twojej bogatej wiedzy. Wszystkiego dobrego. Zdrowia. Dziękuję bardzo Panu Staroście. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 5. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za pierwsze półrocze 2021. O głos proszę przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Przepraszam bardzo, jeszcze Panie Przewodniczący, proszę powtórzyć. Przechodzimy do punktu 5. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za pierwsze półrocze. Komisja Rewizyjna, Szanowni Państwo, spotykała się zgodnie z uchwalonym przez Radę programem. Odbyły się wszystkie spotkania, odbyły się również wszystkie kontrole. Natomiast oczywiście z uwagi na sytuację pandemiczną kontrole te nie mogły się odbywać w siedzibie jednostki kontrolowanej. Odbywały się one w warunkach możliwych, czyli poprzez składanie informacji, szczegółową analizę, debatę możliwości. Także komisja zrealizowała swój plan. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu z Komisji Rewizyjnej za sumienny udział i za pracę w komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Przewodniczącej. Czy są jakieś pytania do Pani Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 6. Sprawozdanie z realizacji planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze. I tu po kolei proszę o głos przewodniczących komisji. Kto z Państwa pierwszy? Bardzo proszę, Zofia Owczarek. Komisja statutowo-regulaminowa. Charakter pracy tej komisji jest doraźny. Nie pracujemy w oparciu o przyjęty plan pracy. Jedynie posiedzenia są zwoływane w chwili, kiedy występują zagadnienia, nad którymi powinna ta komisja się pochylić i wyrazić opinię. W okresie sprawozdawczym nie występowały takie problemy, stąd nie zachodziła potrzeba zwoływania posiedzeń komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Czy są pytania jakieś do Pani Przewodniczącej? Nie widzę. Przechodzimy do następnej komisji. Czy mam po kolei prosić? Komisja Budżetowa.
Proszę Państwa, ja też tak pokrótce powiem, że w skład komisji wchodzi 12 radnych. Komisja w okresie sprawozdawczym spotykała się, obradowała, było 6 posiedzeń w zdalnym trybie obradowania. Średnia frekwencja jest 93,06%. Komisja na posiedzeniach swoich gościła sekretarz, panią skarbnik powiatu Ewę Szatkowską, panią Alicję Materacką-Kościelny, dyrektor muzeum imienia Anny Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, panią Katarzynę Misztal, główną księgową muzeum, jak również panią Krystynę Pukis, dyrektor Szpitala Zachodniego. Komisja opiniowała projekty uchwał dotyczące zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grodzickiego i uchwale budżetowej na 2021 rok. Ponadto komisja opiniowała raport o stanie powiatu grodzickiego za 2020 rok w zakresie działania komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Czy są tu pytania jakieś do pani przewodniczącej? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do Komisji Polityki Społecznej. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Czy słychać mnie? Tak, doskonale. Szanowni państwo, na ostatnim posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej sprawozdanie z realizacji planu pracy komisji za pierwsze półrocze zostało przyjęte przez członków komisji w oparciu o fakt, że plan pracy komisji przyjęty w ubiegłym roku w listopadzie, zatwierdzający plan pracy komisji na pierwsze półrocze roku bieżącego, został w pełni zrealizowany. Dziękuję. Dziękuję. Panie słychać. Oj, bardzo przepraszam. Rozłączyłem się, żeby lepiej pana Wojciecha było słychać. Czy są pytania do pana Wojciecha? Nie widzę. W takim razie bardzo dziękuję. Przechodzimy do następnej komisji. Bardzo proszę. Halo. Aleksandrze. Dziękuję panie Wojciechu, dziękujemy bardzo. Pan Aleksander. Jestem i już państwu mówię. Średnia frekwencja posiedzeń w pierwszym półroczu wynosiła 95,84. Komisja na swoich posiedzeniach gościła pana Jacka Malowańca, powiatowego leśnika, panią Annę Kozłowską, powiatowego lekarza weterynarii, panią Ewę Chełmińską z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, panią Ewę Szatkowską, skarbnik powiatu, panią Irminę Pietraszek, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej. Słychać mnie, tak? Halo. Panie Wojciech. Z łącznością. Panie Wojciech, my pana słyszymy doskonale. Pan przerywa teraz wypowiedź pana Olka Krzymińskiego. No dobrze, ja będę kontynuował dalej. Komisja w okresie sprawozdawczym obradowała nad sprawozdaniem starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa Porządku Powiatu. Informacja przedstawioną przez powiatowego leśnika dotyczącą gospodarki leśnej w powiecie, stan bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie grodzickim, informacja przedstawioną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, raportem o stanie powiatu grodzickiego za 2020 rok. Komisja w pierwszym półroczu zaopiniowała następujące projekty uchwał, a więc w sprawie zmiany uchwały numer 332 i w sprawie przyjęcia raportu za lata 2019-2020. Tak się przedstawiał pokrótce plan pracy komisji w pierwszym półroczu, co było też omawiane na ostatnim posiedzeniu komisji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Czy są pytania do pana przewodniczącego? Nie widzę. Przechodzimy do następnej komisji. Pani Marzena Olszewska.
Bardzo proszę o zabranie głosu. Opinia komisji jest pozytywna. Nie. Pani Marzenko, prosimy o kilka słów na temat pracy komisji w pierwszym półroczu. Wiemy, że to było omawiane na komisji wyjazdowej, ale dwa słowa, jeżeli pani może. No nie mam danych na temat frekwencji, nie mogę tak jak koledzy to robią, ale podejrzewam, że około 90%. Wszystkie komisje się odbyły zdalnie. No cóż więcej mogę powiedzieć. To, co było założone, zaplanowane, odbyło się. Także dziękuję. Wszystkie opinie, właśnie tak jak przed chwilą powiedziałam, były też pozytywne. Dziękuję pani bardzo. Proszę, czy są jakieś pytania do pani Marzeny? Przypominam, że pani Marzenka zastępuje pana Olizarowicza, który nie mógł dzisiaj przyjechać. Nie widzę żadnych pytań, więc bardzo dziękuję pani przewodniczącej. Proszę państwa, i w ten sposób wyczerpaliśmy punkt 6. Przepraszam bardzo, ale muszę odebrać telefon od pana Wojciecha Harta, bo coś ma kłopot z połączeniem. Przepraszam bardzo. Tak, panie Wojtku? Cześć, Sławeczku. Słuchaj, straciłem możliwość kontaktu. My się widzieliśmy, słyszeliśmy, że nie możesz się z nami połączyć, ale zakończyliśmy twoje. No wszyscy pozostali słyszą, także musisz coś mieć jakieś włącza. Będziemy dzwonili, ale dziękuję bardzo za powiadomienie. Wszystkiego dobrego. Rozłącz się i włącz, może się poprawi. Kłaniam się. Przepraszam państwa. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 7. Informacja Zarządu Powiatu Grodziskiego. Podpunkt A o wykonaniu uchwał Rady Powiatu Grodziskiego i podpunkt B o pracy zarządu w okresie między sesjami. O głos proszę pana starostę Marka Wierzbickiego. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, na sesji, która odbyła się 24 czerwca, Rada Powiatu Grodziskiego podjęła 7 uchwał. To była sesja, na której podejmowano uchwały o bardzo ważnych sprawach, czyli między innymi skwitowanie roku 2020. W stosunku do żadnej z tych podjętych uchwał nadzór prawny wojewody mazowieckiego nie wszczął postępowania jakiegokolwiek, czyli nie ma uwag do tych uchwał podjętych. Również taka sama sytuacja jest w stosunku do Regionalnej Izby Obrachunkowej, do której zostały skierowane uchwały dotyczące spraw finansowych. Jeżeli chodzi o pracę zarządu, proszę państwa, to na przestrzeni tych 2 miesięcy, czyli koniec czerwca i lipiec i sierpień, zarząd powiatu zajmował się między innymi następującymi sprawami, o których chcę powiedzieć. Natomiast najważniejsze z nich, no to trafiły na dzisiejsze posiedzenie Rady. Z zakresu oświaty, kultury i sportu zarząd powiatu grodzickiego postanowił przeznaczyć kwotę 2,5 tysiąca złotych na dofinansowanie wyjazdu członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Kaskach. Chodziło tutaj o częściowe sfinansowanie wyjazdu orkiestry na warsztaty do Poniatowej. Pierwotnie ten wyjazd nie był zgłoszony, czy nie było takiego zgłoszenia ze strony OSP w Kaskach, czyli Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Tutaj były obawy związane z pandemią, ale warunki w okresie letnim pozwoliły na odbycie takiego wyjazdu. Przyjęliśmy sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum imienia Anny Jarosława Iwaszkiewiczów. Zarząd podjął 3 uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, czyli na stopień nauczyciela. Wszystkie sprawy dotyczyły uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami wyraziliśmy zgodę dla warsztatu terapii zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, aby na terenie naszej nieruchomości przy Piastach 30
w dniu 11 września będzie miała miejsce prezentacja prac uczestników placówki w ramach festiwalu Otwarte Ogrody. Proszę Państwa, w tym okresie ponad 60 spraw rozpatrywanych przez zarząd dotyczyło porządkowania spraw własnościowych, uzyskiwania czy uzgadniania czy negocjowania odszkodowań za grunty pod drogi powiatowe. To ta nasza praca też znalazła częściowe odbicie w zmianach do uchwały budżetowej, które Państwo przegłosowaliście przed chwilą, czyli zwiększenie środków finansowych na pozyskanie gruntów. Tutaj te ponad 60 spraw znajduje się na różnym etapie i też jest różna forma ich realizacji, czyli może być wydanie decyzji administracyjnej przez starostę, w którym to postępowaniu zarząd powiatu jest stroną. Mogą być to negocjacje bezpośrednio z właścicielami czy byłymi właścicielami, tak jak miało to miejsce, czy ma to miejsce z właścicielem na 3 maja w Grodzisku. No, życzyłbym sobie, aby wszyscy właściciele podchodzili w ten sposób, jak ma tutaj ta osoba czy ta firma na ulicy 3 maja, gdzie dość szybko i sprawnie mogliśmy się dogadać. A więc tych spraw było, proszę Państwa, ponad 60. No, przykładowe adresy to Kraśnicza Wola, Wycinki Ososkie, Ojrzanów Towarzystwo, Zaręby. W większości są to drogi, na których czy w stosunku do których trwają prace projektowe, czy zostały zakończone prace projektowe i uzyskanie pozwoleń na budowę, w większości w trybie specustawy, na przebudowy tych dróg. Proszę Państwa, poza sprawami drogowymi chciałbym jeszcze tutaj wspomnieć o zakresu spraw finansowych. Zarząd powiatu przyjął informację zgodnie z artykułem 37 ustęp 1 punkt 1 ustawy o finansach publicznych. Taką informację przyjmujemy co kwartał. Podjęliśmy uchwałę w sprawie przyznania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu powiatu, czyli tą kwotę, którą Rada Powiatu przeznaczyła globalną, podzieliliśmy na poszczególne spółki. W ramach posiadanych kompetencji Zarząd Powiatu Grodzickiego podjął dwie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej i tutaj bym prosił o przekazanie szczegółów przez Panią Skarbnik. Proszę Państwa, tak jak powiedział Pan Starosta, były podjęte dwie uchwały budżetowe. Pierwsza 14 lipca i dotyczyła ona następujących zmian. Po stronie dochodów i wydatków zwiększenia były to kolejno dotacje na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 25 tysięcy dokładnie na wydatki bieżące. Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kwota 4856 zł. To jest na sfinansowanie świadczeń motywacyjnych w miesiącu lipcu i sierpniu. 25 379 zł 28 groszy, zwiększenie dotacji dla Zespołu Szkół Specjalnych dokładnie na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. 6 644 zł na pomoc dla cudzoziemców, to jest zwiększenie wydatków również dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy. I kwota 34 320 to było zwiększenie dotacji na pobyt stały z tytułu posiadania kart Polaka. Oprócz tej zmiany było wprowadzona po dochodach 119 440 zł w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego. To jest pomoc w ramach instrumentu wsparcia infrastruktury sportowej Mazowsze 2021. Te środki są przeznaczone na remont boiska sportowego wielofunkcyjnego. Po stronie wydatków zwiększenie oprócz tej kwoty, którą uzyskaliśmy na remont boiska, to dołożone zostały również własne środki w wysokości 39 815 zł.
Również z rozwiązania rezerwy oświatowej zostały zwiększone wydatki w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim 25 200 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych, 15 000 zł na remont sekretariatu szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku, 10 000 zł wydatki na usunięcie awarii wodociągowej w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego przy ulicy Żoldowskiej 48. No i tak jak powiedziałam, te 39 815 zł dla Zespołu Szkół nr 1 na remont boiska pochodziły z rozwiązania części rezerwy oświatowej. Wydatki zmniejszenie na łączną kwotę 90 015 zł, rozwiązanie rezerwy oświatowej. Druga uchwała, proszę Państwa, była podjęta 11 sierpnia i ona dotyczyła zwiększeń dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem również dotacji. Było to 40 798 zł. Zwiększenie dotacji na opłacenie składki za bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Druga kwota 111 540 to była dotacja przeznaczona na wnioski o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania karty Polaka. Oprócz tego zostały zmniejszone dochody i wydatki o kwotę 27 tysięcy złotych w rozdziale wspieranie rodziny. Jest to zmniejszenie wydatków w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry Start. Na mocy tego rozporządzenia ten program będzie realizowany, jest już realizowany od 1 lipca przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz tego były zmiany, przesunięcia dotyczące wynikające z zastosowania planu do aktualnych potrzeb jednostek w ramach kompetencji oczywiście zarządu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, skarbnik. Kolejna sprawa z zakresu finansów to już ostatnia, o której chciałbym powiedzieć, a mianowicie w dniu wczorajszym Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji za pierwsze półrocze 2021 roku o przebiegu wykonania budżetu powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, przebiegu wykonania planu finansowego muzeum w Stawisku oraz samodzielnego publicznego szpitala zachodniego. I te informacje, ta uchwała zgodnie z przepisami do końca miesiąca musi być przekazana Radzie Powiatu Grodzickiego, jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. A będzie przedmiotem naszych dyskusji w miesiącu wrześniu. Proszę Państwa, z zakresu zamówień publicznych i inwestycji podjęliśmy uchwałę w sprawie przygotowania, a następnie w sprawie rozstrzygnięcia. Chodzi o zakup materiałów promocyjnych na potrzeby promocji powiatu grodziskiego. Kolejna sprawa to, proszę Państwa, uchwała w sprawie przygotowania i przeprowadzenia, a potem w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania, a mianowicie wykonanie systemu parkingowego na nieruchomości wokół siedziby starostwa powiatowego w Grodzisku przy Dalekiej 11A. No, być może Państwo wiecie, czy może dotarły takie informacje, no, że jest sporo problemów, jeżeli chodzi w tej chwili o parkowanie przy naszej siedzibie. W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy prace termomodernizacyjne przy obiekcie, czyli przypomnę, ocieplenie ścian, remont dachu i montaż fotowoltaiki na dachu. I tutaj w związku z tymi robotami też wypadło ponad 20 miejsc parkingowych. Chcemy w pierwszej połowie, mam nadzieję, że w pierwszej połowie września to nastąpi, będą zainstalowane system szlabanów, który będzie no puszczał na ten nasz teren tylko i wyłącznie pracowników i interesantów, ponieważ no dość powszechnym zjawiskiem jest parkowanie tutaj, pomimo naszych tablic informacyjnych, parkowanie osób, które przyjeżdżają do szpitala i tu zostawiają samochody. Z grubsza będzie to wyglądało tak, że klient, który wjedzie na nasz teren, po załatwieniu sprawy w konkretnej komórce otrzyma żeton, który z kolei umieszczając przy drugim szlabanie będzie no, wypuszczony. Osoba, która takiego żetonu nie będzie miała, będzie miała no, problem z opuszczeniem, czyli no, jakąś tam nauczkę, że ponownie nie może tutaj wjechać. Na ten okres no, będzie jeszcze trudniejsza sytuacja, proszę Państwa, kiedy rozpoczniemy budowę parkingu tutaj od północnej strony, przepraszam, od zachodniej strony naszego obiektu, czyli między Szpitalem Zachodnim a tymi nowymi blokami.
Mamy już, znaczy już mamy w końcowej fazie opracowania dokumentację. Tam w tej chwili, proszę Państwa, może parkować około 70 samochodów na tym gruncie właściwie. Natomiast parking będzie przewidywał, czy będzie umożliwiał parkowanie prawie 140 samochodów. Będzie przewidziane oczywiście wiata śmietnikowa z prawdziwego zdarzenia, jak również wiata na, dla umieszczenia czy parkowania rowerów. Na ten najtrudniejszy okres przejściowy będzie możliwość parkowania, no ona już w tej chwili jest, ale tam będzie, mam nadzieję, że ja w poniedziałek uzgodnię to z panem burmistrzem benedykcińskim, żeby nasi pracownicy mogli parkować na nieco większym obszarze, czyli trzeba go najpierw przygotować przy nowo budowanym obiekcie nowej hali przy ulicy Sportowej, między Sportową a Daleką. Tam już część pracowników w tej chwili pracuje, niezależnie parkuje, niezależnie od tego być może dogadamy się z prowadzącym parking szpitalny, aby może dla pracowników, pracownicy mogli wykupić miejsca parkingowe na ten okres przejściowy. Także no, jeszcze jest troszeczkę z tym problemu, ale myślę, że w tym półroczu sobie z tym wszystkim poradzimy. Proszę Państwa, kolejna sprawa to zatwierdzenie wyniku postępowania na zakup serwera wraz z dostawą oraz obsługą przeniesienia danych dla potrzeb starostwa, zakup drukarek sieciowych wraz z dostawą. Oczywiście. Proszę Państwa, podjęliśmy również uchwałę w sprawie właśnie dwie uchwały w sprawie przygotowania, a następnie zatwierdzenia w wyniku postępowania na zakup wraz z dostawą i instalacją systemu do głosowania oraz sprzętu multimedialnego dla Biura Rady Powiatu w ramach oczywiście tego globalnego przedsięwzięcia remontu pomieszczeń przy dalekiej przygotowania tej siedziby nowej. Także no, mam nadzieję, że będziemy mogli rozważyć odbycie przyszłej sesji tutaj już fizycznie, oczywiście, jeżeli też i kwestie pandemiczne będą na to pozwalały. Proszę Państwa, kolejna sprawa to uchwała zarządu w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania. I tutaj remont dachu z wymianą rurek blacharskich, osuszenie ścian parteru, częściowa wymiana posadzek, prace malarskie i remontowe w budynkach Kościuszki 32 i 30, czyli dawna siedziba. I tam, jak Państwo pamiętacie, będzie przeniesiony Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. I kolejna sprawa z zakresu, już ostatnia z zakresu powiedzmy inwestycji czy też zamówień publicznych, to uchwała w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 4 900 000 zł. To jest oczywiście do 4 900. Myślę, że nie będzie potrzeby aż w pełnej kwocie tego kredytu, tak powiem, uzyskać. Z zakresu spraw różnych, proszę Państwa, no, mamy tutaj zmiany kadrowe. W miesiącu lipcu odeszła na emeryturę pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pani Grażyna Rymarczyk. W miesiącu sierpniu, czyli z dniem dzisiejszym, akurat odchodzi na emeryturę pani dyrektor Hanna Wilamowska, czyli dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. W tym pierwszym przypadku został dyrektor powołany spośród pracowników. Została dyrektorem pani Katarzyna Dłuska. Jeżeli chodzi o Powiatowy Urząd Pracy, to będzie przeprowadzony konkurs. Na tą chwilę pełni obowiązki też pracownik pani Agnieszka Adachowska, jeśli nie pomyliłem nazwiska. Proszę Państwa, w związku ze zmianami kadrowymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Zarząd Powiatu Gorlickiego był zobligowany do podjęcia uchwał, w których upoważnił obecnego dyrektora do określonych czynności. Tutaj sprawowanie kontroli nad rodzinami zastępczymi i placówką. Ponadto udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli chodzi o dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, PO dyrektora póki co, dotyczącego projektu aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie grodziskim.
I drugie upoważnienie również dla dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy doszło do projektu aktywizacja młodych osób pozostających bez pracy, ale już w ramach innego działania. Proszę Państwa, Zarząd Powiatu Grodzickiego wyraził 3 opinie w sprawie zmiany kategorii dróg na terenie powiatu pruszkowskiego, czyli z kategorii dróg powiatowych na drogi gminne. I właściwie to byłyby chyba większość sprawców wszystkie, które chciałbym omówić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu staroście. Czy są pytania do pana starosty w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 8. Informacja przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego. Ja mam kilka informacji. Chciałbym gorąco podziękować panu przewodniczącemu Aleksandrowi Krzemińskiemu za pomoc w organizacji plenerowych komisji podczas objazdu naszych dróg. Bardzo serdecznie dziękuję. Wszyscy chyba uczestniczący radni też się przyłączą do tego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, następna informacja. Zbliża się nieubłaganymi krokami wrzesień i uroczystość powiatowa, która zawsze pod koniec września w ostatnią niedzielę w gminie Jaktorów się odbywała, czyli uroczystość rocznicowa na cmentarzu wojennym w Budach Zosinnych. Mam taką informację do Państwa. W tym roku ze względów na pandemię nie odbędzie się żadna uroczystość. Będzie bardzo skromna msza bez udziału zaproszonych gości. Proszę Państwa, i trzecia informacja, to chciałem podziękować panu Bronisławowi Świdlickiemu za to, że uporał się z problemami technicznymi i łączność z nim dzisiaj przebiegała bez zarzutu. Proszę Państwa, i to wszystkie informacje. Przechodzimy do punktu 9. Interpelacje i zapytania. Czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pani Marianna Banaszek. Szanowna Rado, ja pozwoliłam sobie zwrócić się z prośbą o wystąpienie w swojej interpelacji, z prośbą o wystąpienie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w sprawie podjęcia organizacji zaplanowania, polepszenia organizacji ruchu na ulicy Żyrardowskiej, to jest droga 719 wojewódzka. To jest wyznaczenia przejścia dla pieszych pasów lub ewentualnie świateł w kolonii Jaktorów przy markecie Dino. Tam jest taka sytuacja, że się w kierunku Międzyborowa poruszamy ścieżką rowerową bądź pieszą i po prostu, żeby przejść przez ulicę, no często trzeba długo czekać, bo tam ruch na tej ulicy, na tej drodze 719 jako wojewódzkiej jest bardzo duży. No i to tyle. No taką potrzebę też zgłaszali mi mieszkańcy, zresztą też chyba i radni gminy. Nie wiem, czy występowali, czy nie występowali. W każdym razie w tej interpelacji jest zawarta właśnie ta moja prośba o polepszenie organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej 719 w kierunku Żyrardowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś w tym punkcie jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Piotr Wiaderny. Bardzo dziękuję. Ja chciałem poinformować o interpelacji, którą dzisiaj złożyłem. Być może niezbyt dużej, ale istotnej dla mieszkańców północnej części Książenic, okolic Urszulina, z prośbą o przyjrzenie się kursującym liniom autokarowym, czy nie można byłoby tego zracjonalizować. Mieszkańcy tych okolic przygotowali nawet mapkę z propozycją dla nas, czy nie warto byłoby nieco inaczej tych linii puścić, które w okolicy kursują. To i taką interpelację w dniu dzisiejszym złożyłem z prośbą o rzut okiem i ewentualne korekty linii autobusowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś w tym punkcie jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę i nie słyszę. W takim razie przechodzimy do punktu 10. Przyjęcie protokołu z 33. sesji Rady Powiatu Grodziskiego. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu?
Proszę o opinię, proszę o głos. Będę odczytywał. Pani Marianna Banaszek. Jestem za. Dariusz Dąbrowski. Jestem za. Krzysztof Filipiak. Jestem za. Maria Gałecka-Wolska. Jestem za. Maria Grabowska. Za. Wojciech Hart, czy już jest? Nie widzę, nie słyszę, więc nie uczestniczy. Sławomir Kamiński za. Aleksander Krzemiński. Jestem za. Krzysztof Markowski. Jestem za. Marzena Olszewska. Jestem za. Zofia Owczarek. Jestem za. Paweł Pieniążek. Jestem za. Danuta Pokropek. Jestem za. Krzysztof Sankiewicz. Jestem za. Małgorzata Sędzińska. Jestem za. Michał Śliwiński. Jestem za. Bronisław Świdlicki. Za. Piotr Wiaderny. Jestem za. Marek Wierzbicki. Jestem za. Małgorzata Zacny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Wszyscy za obecni. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 11. Sprawy różne i wolne wnioski. Czy w tym punkcie ktoś by chciał zabrać głos? Widzę pan, zgłasza się pan Krzysztof Sankiewicz. Bardzo proszę, panie radny. Szanowni Państwo, składam to w tym punkcie, a nie w interpelacjach, ponieważ ja już w tej sprawie interpelację składałem swego czasu. Po raz pierwszy w 2019 roku wraz z grupą mieszkańców Podkowy Leśnej stwierdziliśmy, że naszym zdaniem dokonuje się dosyć takiego intensywnego wyrębu Lasu Mochowskiego. Na tą interpelację pan starosta wystosował pismo do Nadleśnictwa Chojnów i otrzymaliśmy dosyć obszerną odpowiedź, w której zostaliśmy jakby uspokojeni, że jest to planowa gospodarka leśna w lesie przemysłowym tak zwanym i że tutaj nic nadzwyczajnego nie ma. Później jeszcze kilkakrotnie na komisjach i na sesjach zwracałem na tą sprawę uwagę. Wydawało mi się, że jeszcze raz Nadleśnictwo Chojnów nas uspokaja jakimś pismem, ale nie mogłem go odnaleźć nigdzie w dokumentach. No w każdym razie od pewnego czasu ta sprawa zaczyna, że tak powiem, być coraz bardziej głośna w mediach, jak również powstały całe grupy sympatyków Lasu Mochowskiego. Ja przed wakacjami złożyłem do Państwa taką petycję, którą otrzymałem. Pan on reprezentuje grupę osób, które są nie tylko z naszego powiatu, ale które mieszkają na obrzeżach Lasu Mochowskiego. Ta petycja jest do władz centralnych. Państwo na pewno zapoznali się z jej treścią. Sam również zbierałem podpisy pod tą petycją. W tej chwili jest druga gdyby edycja internetowa. Przesłałem ją do Państwa. Mam nadzieję, że część z Was w każdym razie otrzymała ją. Na czym polega ten problem? To znaczy proces wycinki trwa nadal, natomiast pojawiają się głosy. Ja nigdy jak gdyby nie wypowiadałem się w tej sprawie, dlatego że z racji mojego zawodu wiem, że w Polsce no, wszyscy są lekarzami, wszyscy świetnie się znają na medycynie i wszyscy stawiają diagnozy i propozycje leczenia, więc ja już jako człowiek, który nie ma nic wspólnego z leśnictwem, starałem się, że tak powiem, no nie wchodzić w ten temat, tylko opierałem się o informacje urzędów, które odpowiadały nam na te pytania. Natomiast w internecie pojawił się taki film pana Kuby Odechowskiego, to jest emerytowany leśnik. Zachęcam Państwa do obejrzenia tego filmu, wystarczy wrzucić to imię, nazwisko i on się zaraz pojawi. Zresztą teraz jest w zwiastunie tej petycji internetowej i on tam przedstawia pewne pojęcia, które do tej pory jak gdyby no, były mi obce, czyli tam zasoby leśne w metrach, poza tym przyrost okresowy lasu, ilość wyrąbywania tego lasu i procent, stosunek przyrostu do wyrębu. No i on twierdzi, zresztą tam
podpiera się fotokopią dokumentu, który widać, że ten, że tak powiem, tempo przyrostu, to znaczy wyrąbywanie lasu powoduje jak gdyby utratę 400% tego przyrostu, co stanowi jak gdyby jego zdaniem dowód na to, że nie jest to racjonalna gospodarka. Do tego, że tak powiem, las mochowski, jak Państwo wiecie, jest takim szczególnym lasem, bo to są te zielone płuca Warszawy, tam mnóstwo ludzi przyjeżdża, wypoczywa, uprawia się sporty, rekreacje. Także wszystkim wydaje się dziwne, że ten szczególny las jest lasem takim typowym, eksploatowanym przez leśnictwo i ten cały wyręb lasu, zwłaszcza w czasach, kiedy mamy to globalne ocieplenie, kiedy populacja osób na terenie naszych powiatów wzrasta, no 160 tysięcy ludzi, powiat pruszkowski, 95 tysięcy, mam nadzieję, że niedługo 100 tysięcy, powiat grodziski. Kurczą się tereny, które są jak gdyby wolne od zabudowy. Przez Las Mochowski przebiega też jak gdyby szlak przemieszczania się zwierzyny leśnej w kierunku Lasu Kampinoskiego. Myślę, że te częste wizyty dzików na ulicach i saren też mają jakiś związek z tym wyrębem lasu. Dlatego ja mam taką gorącą prośbę do zarządu, do pana starosty i do przewodniczących komisji, abyśmy jako no, jak gdyby gospodarze tego terenu zmienili troszkę plan pracy komisji i w jakimś określonym czasie, dosyć bliskim, bo na jesieni będą znowu te wyręby, zwołali posiedzenie którejś z komisji, na której dosyć dokładnie omówimy ten temat. Może warto by było zaprosić na przykład tego pana Kubę Odechowskiego. Ja dysponuję takim dosyć szerokim opracowaniem, które chciałem przesłać do Rady Powiatu, ale to jest ponad 500 stron i nie udaje mi się tego zrobić drogą internetową, więc najprawdopodobniej przyjadę do starostwa i skorzystam z uprzejmości pana informatyka i takie bardzo szerokie opracowanie państwu dostarczę. No bardzo bym prosił o to, żeby po prostu zająć się tą sprawą, no bo jak gdyby nie jesteśmy gospodarzami, jesteśmy w pewnym sensie moralnie za to odpowiedzialni. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że przewodniczący Komisji Wiejskiej i Ochrony Środowiska, Spraw Wiejskich i Ochrony Środowiska poprosi naszego pana leśniczego ze starostwa i omówimy tą sprawę. Media szeroko informują o tych przypadkach i w całej Polsce to się dzieje. Może nasz apel, może inicjatywa pana radnego i nasz apel do władz zatrzyma rzeczywiście tą niepokojące zjawisko wyrębu za wszelką cenę wszystkich dookoła naszych lasów. Proszę państwa, czy ktoś w tym punkcie jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 12. A zaraz, panie przewodniczący, są chętni jeszcze. Tak, tak, widzę. Pan Dariusz Dąbrowski, bardzo proszę. Ale wcześniej był pan Aleksander, ustąpię panu Aleksandrowi. Tak, panie Aleksandrze. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, jestem zdumiony, że podziękował mi za te spotkania wspólne wyjazdowe. O ile to się członkom komisji podobało i są zadowoleni, to chyba najbardziej jestem ja z tego zadowolony, że jesteście państwo zadowoleni. Także serdecznie dziękuję. Ja mam krótko, w zasadzie kieruję to na ręce pana starosty. Panie starosto, dziękuję za te przejście dla pieszych w miejscowości Kaski, tutaj tuż przy drodze cmentarnej, o które tak dawno zabiegałem, jest zrobione, a więc jesteśmy zadowoleni. I drugie podziękowanie też kieruję dla pani dyrektor dróg, pani Marty Strawy, ponieważ tutaj miałem interpelację, wycinkę zakrzaczenia przy wyjeździe, co prawda, z drogi gminnej na drogę powiatową w miejscowości Kaski, ulica Piaskowa na Serocką. Zgłosiłem to do pani Marty i
Sprawa nie trwała długo, dosłownie 3 dni. Sprawa została załatwiona, krzaki wycięte, a więc duże za to podziękowanie kieruję. Tak samo jak i chciałbym też podziękować za zadbanie poboczy, wykoszone pobocza. Dzisiaj nawet, kiedy tam przejeżdżałem, ładnie pokoszone rowy, a więc napiewa to optymizmem, że wreszcie z zarządem, z rejonem dróg można rozmawiać i to wszystko jest bardzo szybko realizowane. Panie starosto, naprawdę serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Dariusz Dąbrowski, bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam, jak już jesteśmy przy tych drzewach, chciałbym się zapytać, na jakim etapie jest sprawa wycięcia drzew w Milanówku, w centrum Milanówka, na jakim etapie jest. Mam prośbę, żeby porozmawiał pan starosta z panem inspektorem nadzoru budowlanego, aby czwartek, który jest dniem wyłączonym z pracy, przyjmowana była korespondencja, ponieważ są różne priorytety stawiane dla różnych mieszkańców. Jednych się przyjmuje w tym dniu, innych się nie przyjmuje i się mówi, że trzeba wrzucić korespondencję do pojemnika. On nie jest dobrze opisany, szczerze podobnie powiem. I tutaj prośba, żeby przedyskutować tę kwestię i porządkować. Ja rozumiem, że dzień wewnętrzny jest dniem wewnętrznym, dzień zamknięty, ale korespondencja uważam, że powinna być przyjmowana od wszystkich mieszkańców i prośba, żeby to zorganizować. Czas wakacji to był też również czas, kiedy pozyskiwane były środki dla powiatu. Chciałbym się zapytać, co nam się udało złożyć i gdzie złożyć. Wiem, że pani tutaj sekretarz zabiegała o pieniążki dla naszego powiatu. I chciałbym się zapytać również, jak zostały rozdysponowane środki dla spółek wodnych, jeżeli ma pani skarbnik pod ręką taką informację, to chętnie bym pozyskał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pan starosta zechciałby odpowiedzieć na pytanie? Tak, ja jeżeli chodzi o te ostatnie pana radnego Dąbrowskiego, to poproszę pana inspektora nadzoru budowlanego, aby się skontaktował z panem radnym i przegadali tą sprawę dostępności, powiedzmy, biura powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Jeżeli chodzi o środki zewnętrzne, to rzeczywiście bym poprosił tutaj panią sekretarz, aby była uprzejma może udzielić w tej chwili albo może w późniejszym terminie, jeśli można w tej, to bardzo bym prosił za chwilkę. A trzecia sprawa, to zapomniałem. Milanówek. Wycinka drzew w Milanówku. No to pana starostę Filipiaka bym poprosił o przekazanie tej informacji. Sprawa toczy się w prokuraturze, także nie dostaliśmy żadnej wiadomości. W dalszym ciągu jest sprawa w prokuraturze. Dziękuję bardzo. Pani sekretarz, tak? Czy pani skarbnik? Pani sekretarz. Pani sekretarz, proszę o zabranie głosu. Proszę państwa, w ostatnim okresie ogłaszane były konkursy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i były to konkursy ogłaszane na inwestycje drogowe oraz na konkursy na poprawę bezpieczeństwa pieszych. W ramach konkursu na poprawę bezpieczeństwa pieszych z środków finansowych przeznaczonych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to jest fundusz na 10 lat, łącznie 36 miliardów złotych, złożyliśmy 6 wniosków. Powiaty mogły złożyć tyle wniosków, ile jest gmin na obszarze danego powiatu, a więc my, ponieważ mamy 6 gmin, mogliśmy złożyć 6 wniosków. I złożyliśmy te wnioski. Były one dla każdej gminy złożone, a więc 6 wniosków dla 6 gmin. Dostaliśmy dla 5 gmin. Nie dostaliśmy dla gminy Baranów. Było to przejście dla pieszych na terenie miejscowości Ojrzanów.
Nie dostaliśmy tych środków finansowych, ponieważ droga powiatowa powinna mieć minimum 6 metrów, natomiast droga, która się tam znajduje, ma tylko szerokość 5 metrów. Ponieważ był ogłoszony drugi nabór, był to nabór uzupełniający, w uzgodnieniu z wójtem gminy Żabia Wola, ja dobrze powiedziałam Żabia Wola, bo to nie Baranów, tylko Żabia Wola. My w uzgodnieniu z wójtem Żabiej Woli ponownie złożyliśmy dla tej gminy wniosek. Jest to wniosek złożony na obszarze miejscowości Osowiec w rejonie ulicy Falistej i Krętej. Jest to przejście na drodze, która biegnie do miejscowości Józefina, z Grodziska do Józefiny. Nie wiem, czy Państwo jesteście w stanie sobie tak bez mapy zlokalizować położenie tego przejścia dla pieszych. Jeśli chodzi o przejście w gminie Żabia Wola, to przejście w ramach drugiej edycji będzie dopiero rozpatrywane. Myślę, że na przestrzeni najbliższych 2-3 miesięcy powinniśmy mieć informacje, jak ten wniosek zostanie rozpatrzony. Natomiast jeśli chodzi o tych 5 wniosków, jakie złożyliśmy i znajdują się już na zatwierdzonej liście przez prezesa Rady Ministrów, są to przejścia następujące. Baranów, ulica Armii Krajowej, w Grodzisku Mazowieckim na ulicy 3 Maja, Jaktorowie na ulicy Skokowskiego, w Milanówku na ulicy Kościuszki i w Podkowie na ulicy Jana Pawła II. Jest to skrzyżowanie z ulicą Akacjową w Podkowie. Łącznie uzyskamy dofinansowanie na przejścia dla pieszych na poziomie przeszło 505 tysięcy złotych. Jak Państwo wiecie, udało nam się zrobić ulicę Jana Pawła II w Podkowie Leśnej. Był to remont wraz z oznakowaniem przejść dla pieszych i światłem pulsacyjnym. W tej chwili łączny koszt inwestycji był niespełna 500 tysięcy złotych i w tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji na terenie Bożej Woli. Jest to inwestycja duża na łączną kwotę 4 miliony blisko 800 tysięcy złotych. Inwestycja ta trwa, ale jest już na ukończeniu. W dniu wczorajszym złożyliśmy 2 wnioski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jest to wniosek, który złożyliśmy dla gminy Jaktorów, znaczy dla gminy, na terenie gminy Jaktorów w miejscowości Budy Grzybek i Chylice. Inwestycja jest zgodnie z kosztorysem inwestorskim na kwotę 4 332 000 zł. I ponownie złożyliśmy wniosek na drogę w miejscowości Chlebnia, ponieważ wniosek w miejscowości Chlebnia w poprzednim konkursie, jaki złożyliśmy w ubiegłym roku, został pozytywnie oceniony, ale z uwagi na stosunkowo nieduże środki finansowe przeznaczone w tej edycji konkursu, inwestycja znalazła się na liście rezerwowej. Na liście rezerwowej na ten rok jest na 20 miejscu, a więc właściwie nie mamy szans, żeby z tej listy rezerwowej uzyskać dofinansowanie. I po rozmowach z służbami wojewody, właściwie z panią dyrektor Katarzyną Harmatą, kierownikiem działu, doszliśmy do wniosku, że należy w tej kolejnej edycji złożyć wniosek. I w dniu wczorajszym 2 wnioski na ulicę Chełmońskiego na terenie gminy Jaktorów i na drogę w miejscowości Chlebnia w gminie Grodzisk Mazowiecki zostały
złożone. Ponadto składaliśmy również wnioski z programu Polski Ład. Złożyliśmy 3 wnioski. Mogliśmy jako samorząd złożyć maksymalnie 3 wnioski i były to 2 wnioski, znaczy jeden wniosek na 2 drogi. Jedna droga w miejscowości Zaręby i druga jest to droga w miejscowości Baranów, droga, jeśli dobrze pamiętam, to jest droga na Seroki. Dobrze mówię, panie starosto? Bardzo dobrze, tak. Bo i łącznie inwestycja ta ma wynosić 18 milionów złotych. Obie drogi zostały skosztorysowane na 9 milionów drogi złotych, a więc w jednym wniosku złożyliśmy na te 2 drogi. Łączne dofinansowanie maksymalnie może wynosić 95%, a więc dofinansowanie może wynieść maksymalnie 17 milionów złotych. Ponieważ wniosek ten został złożony w priorytecie pierwszym, gdzie maksymalne dofinansowanie może wynieść 95 milionów złotych. Drugi wniosek, jaki złożyliśmy z Polskiego Ładu, to jest wniosek na kwotę 5 milionów złotych z priorytetu czwartego, gdzie dofinansowanie może wynieść maksymalnie 80%, a więc musi być zagwarantowane z naszej strony 20% wkładu własnego. Jest to wniosek na modernizację systemu instalacji gazów medycznych. Jest to inwestycja oszacowana na kwotę 5 milionów złotych. Proszę Państwa, w czasie pandemii koronawirusa okazało się, że instalacje gazów medycznych są niedostosowane w odpowiednim stopniu do zabezpieczenia dostawy tlenu do respiratorów. Stąd też szpital zaproponował, abyśmy w ramach Polskiego Ładu taki wniosek złożyli i to zostało zrobione w ubiegłym tygodniu. Oraz kolejny wniosek, jaki złożyliśmy, a więc trzeci, bo maksymalnie 3 wnioski mogliśmy złożyć, to budowa 6 instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej, a więc na naszych szkołach przede wszystkim, oraz termomodernizacja budynku szkoły w Milanówku. Jest to szkoła numer 1 na ulicy Piasta. Ponadto, proszę Państwa, dostaliśmy środki finansowe i umowa została już podpisana na przeszło 100 tysięcy złotych na remont boiska w szkole na ulicy Żwirki i Wigury oraz dostaliśmy środki finansowe na zakup dla warsztatów terapii zajęciowej autobusu 9-osobowego. To jest taki mikrobus dla osób niepełnosprawnych dla warsztatu terapii zajęciowej w Grodzisku Malwa Plus. To dofinansowanie zostało zwiększone. Ostatnio dostaliśmy właśnie informację 2 dni temu bodajże, że to dofinansowanie będzie zwiększone do 102 tysięcy złotych. Natomiast jeśli chodzi o boisko sportowe, koryguję tą swoją informację, to dofinansowanie będzie nisko, tylko 119 tysięcy złotych. To jest, jeśli chodzi o nasze ostatnie działania w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, takie najistotniejsze. Dziękuję bardzo pani sekretarz. Czy są jeszcze... Ja mogę tylko jeszcze dodać odnośnie pytania pana radnego co do wycinki nielegalnej drzew w Milanówku, że w tej sprawie została złożona petycja do starosty przez
mieszkańców, było tych mieszkańców ponad kilkadziesiąt. Prośba była o to, aby starosta wydał decyzję na obowiązkowe nasadzenia drzew na właśnie tej działce, gdzie zostało dokonane nielegalne wycięcie. Niestety starosta nie ma, taka zresztą była odpowiedź w petycji, nie ma kompetencji do zobligowania właścicieli do dokonania nasadzeń, ponieważ działka znajduje się na terenie, na którym został przyjęty uproszczony plan urządzania lasów na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Właśnie przyjmuje się taki plan uproszczony lasów i zgodnie z ustawą o lasach z 1991 roku taki obowiązek nasadzenia może w drodze decyzji być przyjęty, ale tylko w sytuacji, kiedy w ciągu 5 lat od takiej wycinki niezgodnej z planem urządzania lasów nie nastąpi odtworzenie tego lasu. To wówczas starosta, ale tak jak powiedziałam, dopiero po 5 latach od takiej wycinki niezgodnej z planem urządzania lasów starosta może nakazać nasadzenia. Zarówno petycja, jak i odpowiedź mieszkańców w tym zakresie znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce petycje, także zarówno Państwo, jak i mieszkańcy możecie się zapoznać z treścią odpowiedzi na petycję. Sama sprawa znajduje się, tak jak Pan Starosta Filip jak powiedział, w prokuraturze i na tym właściwie działania starostwa mogą się zakończyć. Dalszych działań w tej chwili nie możemy podjąć. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, przypominam, że jesteśmy w punkcie 11. Sprawy różne i wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan starosta się zgłasza. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, chciałem przedstawić Państwu informację, która byłaby zakończeniem wniosku złożonego przez pana Andrzeja Olizarowicza. Sprawa dotyczyła doświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 719 z ulicą Staszica w miejscowości Milanówek. No najpierw sprawa wydawała się, że nie do załatwienia, potem pojawiła się szansa być może dobrego stanowiska z naszego punktu widzenia, jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski. Natomiast odpowiedź ostateczna z 6 sierpnia jest następująca. W nawiązaniu do wniosku numer Rady Powiatu Grodziskiego, radnego Rady Powiatu Grodziskiego, pana Andrzeja Olizarowicza, informuję, że nie widzę konieczności doświetlenia przedmiotowego przejścia dla pieszych. Na tym skrzyżowaniu zastosowana jest sygnalizacja świetna, sterująca ruchem, zarówno ruchem pieszych, jak i pojazdów, która zapewnia bezpieczeństwo pieszym przekraczającym jezdnię. Jeżeli jednak uważacie Państwo, że skrzyżowanie jest niewidoczne, niedoświetlone, to świetne przepisów prawo energetyczne, oświetlenie uliczne w zakresie planowania i finansowania należy do zadań własnej gminy, dlatego też zadanie to powinno być realizowane przez gminę Milanówek. I to, proszę Państwa, jako zakończenie tej sprawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu staroście. Czy ktoś jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Ja pani chciałem podziękować sekretarz za wyczerpującą informację, którą uzyskaliśmy. Dziękuję. Pani skarbnik jeszcze, bardzo proszę. Proszę Państwa, padło pytanie jeszcze o podział dotacji dla spółek wodnych. Jeżeli jest to możliwe, żebym Państwu przedłożyła to, to łącznie przyznano dotacji w wysokości 80 tysięcy z następującym podziałem. Spółka Wodna Milanówek 7800, Spółka Wodna w Jaktorowie 9500 zł, Spółka Wodna Grodzisk Mazowiecki 19900, Spółka Wodna Baranów 1 20400, Spółka Wodna w Żabiej Woli 12900 i Spółka Wodna Bieganów i Mariampol 9500 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy ktoś jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę i nie słyszę. Przechodzimy w takim razie do punktu 12. I proszę Państwa,
zamykam 34. sesję Rady Powiatu Grodziskiego. Dziękuję bardzo Państwu za obecność.